Jesteśmy Olega Ciewnia z kolejnym odcinkiem na moim kanale. Dzisiaj sobie zagramy w FIFA. Kolejny mecz z kariery. Pierwszy mecz z Paris Saint-Germain w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Tutaj wygrywamy już od razu 1-0 w 42 minucie. Naprawdę tutaj ciężki bardzo mecz. Ale po tej bramce już lepiej się grało. Przed tym to jeszcze wpadały bramki, cisnęło mnie PSG, ale teraz druga połowa jakaś bardziej na moją korzyść. Ogólnie jest Buksa u nas, Adam. Też nie pamiętam, czy był w ostatnim odcinku, czy nie. Ale jak nie, no to jest już szczera w tym meczu. A nie, jedną bramkę, przepraszam. Tutaj Szymański na 3-0 w 87 minucie. Wygrywamy ten mecz. W drugim meczu z Krakowią przesymulowałem ten mecz, bo stwierdziłem, że w lidze mi są niepotrzebne bardzo punkty. A więc z Krakowią przegrywałem na razie 1-0. Od razu Buksa odpowiedział. 1-1 mamy w 10 minucie już dwie bramki. No i Wojtkowski podwyższa wynik na 2-1. A już w drugiej połowie, pod koniec drugiej połowy, w sumie nie pod koniec, na początku, Kuba Błaszczykowski zamyka mecz bramką z karnego na 3-1 i wygrywamy ten mecz 3-1. Mecz jak najbardziej ciekawy. Tutaj mecz półfinał już z Juventusem. Naprawdę przepiękna bramka Adama Buksy. No, tutaj możecie zobaczyć mój skład, widzieliście przed chwilą. Wygrywamy ten mecz 2-0. Dopiero wpadła pierwsza bramka w 74 minucie. I tym sposobem przechodzimy. A nie, jeszcze nie przechodzimy. Jeszcze półfinał, dwumecz. Ale to już zagrałem sobie tam. Był remis 0-0, a tu już finał. 14 minuta. Kamil Wojtkowski strzela na 1-0. Naprawdę tutaj bałem się tego meczu. Na początku wyszło mi dobrze, no ale w sumie zobaczcie sami, jak później Barcelona była blisko tego, żeby zremisować. Tutaj była chyba druga bramka dla mnie, jak dobrze kojarzę. Tak, jest naprawdę. Adam popisał się przepięknym strzałem z dystansu i jest już 2-0 w 52 minucie. No a tutaj mój błąd, podanie do Messiego i Messi 2-1. I tutaj już byłem w lekkim stresie, bo tylko jedna bramka i by był już remis. No ale kolejna akcja Buksa, 3-1 wygrywamy. Wygrałem w tym meczu, nie, jeszcze przepraszam. Jeszcze wpadła jedna bramka w 80 minucie. Dembele, dośrodkowanie i z główki strzela Ruiz. No i 10 minut do końca, na szczęście wygrywamy ten mecz i teraz zobaczmy to, jak
kolejny mecz, już to był o mecz o zwycięstwo w lidze. 28 bramka Sławomir Peszko na 1-0, tutaj dośrodkowanie i Błaszczykowski na 2-0. Tutaj ten mecz nie był bardzo trudny, bym powiedział bardziej, że łatwy, wygrywamy. I wygrywamy ligę, a ja Wam dziękuję za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym odcinku, siema i cześć!